Siemano. Dzisiejszym tematem jest trening mięśni głębokich. Mało kto jest ćwiczy, więc dlatego chciałem ten filmik przygotować. Pozwala nam bardzo rozwinąć naszą sylwetkę, z tego względu, że kształtują one też mięśnie powierzchniowe. Trening mięśni głębokich ciężko zrobić z tego względu, że po prostu ciężko je wyizolować w 100%. Nie jest to też koniecznie 100% błędem ich nie robiąc, jednak na przykład mając dobrze ułożony plan treningowy pod trening siłowy, nie musimy się wszak bardzo o to martwić. Pod warunkiem, że zachowana jest odpowiednia technika ćwiczeń, tak samo bilans strukturalny, no i tak wszystko jest zbieranie tam dopędne na ostatni guzik, tak? Mięśnie głębokie grzbietu, ciężko też w ogóle je zaangażować podczas treningu, jeżeli ćwiczymy na maszynach i wykonujemy ćwiczenia izolowane. Tutaj skupiłbym się przede wszystkim na ćwiczeniach wielostawowych. Zapomniał tutaj o dropsetach, superseriach i tym podobnych rzeczach. Po prostu one nie zadziałają na mięśni głębokich grzbietu. Również fajnym sposobem wyrobienia sobie mięśni głębokich grzbietu jest trening elektrostymulacji mięśni, czyli EMS, który gdzieś tam nagrywaliśmy jakiś czas temu na kanale. Warto do niego wrócić. Pozwala on uderzyć w konkretny mięsień w naszym ciele, jak najbardziej go zaangażować podczas treningu. Podczas treningu mięśni głębokich warto skupić się również na mięśniach brzucha, bo brzuch to nie tylko sześciopak, który najbardziej w sumie widać, ale też inne mięśnie, które zapewniają odpowiednią stabilizację i wytrzymałość naszego core. Jak trenować tak mięśnie brzucha? Przede wszystkim musimy zapewnić to, by nasz tułów nie wyginał się na boki, jak również w przód, w tył, oraz zapewnić odpowiednią rotację tego naszego ciała, by była jak najbardziej minimalna tak w tym wypadku. Wtedy odczujemy ten trening mięśni głębokich. Na koniec filmiku zamieszczę kilka Wam nazw ćwiczeń na mięśnie głębokie brzucha, które na pewno nie będziecie znali. Są to w ogóle nazwy angielskie, więc po prostu odszukajcie to sobie gdzieś tam na internecie dokładnie. Dodam również odnośnie mięśni głębokich brzucha, że tutaj ważne jest oddychanie odpowiednie, a także wykorzystanie przepony podczas ponoszenia ciężarów. To są takie dwa kluczowe czynniki, żeby w ogóle mięśnie gdzieś tam głębokie brzucha się kształtowały odpowiednio i bezpiecznie wykonywały się treningi. Na sam koniec dodam jeszcze o treningu mięśni stabilizujących mięśnie głębokie. I tutaj tylko chciałem dorzucić tyle, że generalnie są to ćwiczenia, które nie obciążają naszego centralnego układu nerwowego, lecz wymagają odpowiedniego skupienia i koordynacji ruchowej. Jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej na temat mięśni głębokich i także samych treningów lub te ćwiczenia, które Wam wrzucę pod koniec filmiku, nie są wystarczające dla Was, Kuba z pewnością Wam przygotuje kilka innych, także piszcie do niego. Ja się z Wami żegnam, pamiętajcie o subskrypcji, cześć!